Cześć. Chciałem przedstawić różnicę działań wiertarki Bosch PSB-14-4VI przy zasilaniu jej przy użyciu standardowego akumulatora 14,4V w pełni naładowanego oraz autorskiego rozwiązania opartego o obudowę z akumulatora 12V, natomiast zastosowaniu czterech ogniw LiFePO4 wraz z układem odcinającym zasilanie w chwili osiągnięcia zbyt niskiego poziomu napięcia ogniw. Układ ten posiada dodatkowo możliwość przełączania czułości pomiędzy wysokim poziomem wyłączania oraz niskim poziomem wyłączania. Jeżeli przełącznik jest przełączony w tryb dolny, akumulator rozładowany jest praktycznie do całości. Przełączę go na razie w tryb górny. I na początek przedstawię działanie wiertarki przy użyciu standardowego akumulatora 14,4. Będą wiercone otwory w bloczku cementowym do głębokości zaznaczonej na wiertle. Zaczynamy. Dociśnięciu akumulator praktycznie staje, nie pozwala na dalsze działanie wiertarki. Przełączmy teraz akumulator na Bosch 12V, a tak naprawdę LiFePO4 mojego rozwiązania. I wiercimy jeszcze jeden otwór. Nawet nic trzeba komentować. To tyle, dziękuję za uwagę.